Dąbrowski. Sporo swobody miał na środku boiska Dąbrowski. Bąk na lewej stronie, Matsui przeszedł na prawą. Uedraogo. Zamykają taki klasyczny zamek piłkarze Pogoni, nie najlepiej Rogalski, ale jeszcze powalczyło piłkę. To pierwsze przyjęcie było jednak decydujące. Paweł Buzała. Znów sam, na środku tylko Matsui. Do niego zagranie Matsui z pierwszej piłki, oczywiście do Buzały. Bardzo dobrze Wojciech Golla. Uedraogo poradził sobie z rywalem i był faulowany. Paweł Dawidowicz, on dobrze pamiętam, ma żółtą kartę na koncie. Ryzykownie zatem. Lewandowski. Pierwsza minuta z doliczonych nam ucieka. Lewandowski. I troszkę niepewnie piłkarze Lechii. Uwaga, Uedraogo przeszkodził. To był Dziuse oczywiście. Tu mamy Uedraogo. Przeszkodził swojemu partnerowi. Chyba w lepszej sytuacji byłby Bąk. Akahoshi! To jest 1-1. 92. minuta spotkania. No i teraz Maciej, właściwie powinienem to zostawić na pomeczu. Zasłużyła ta Pogoń na remis, czy powinna Lechia tu jednak wygrać? To znaczy, jest to, Lechia Gnaś miała wszystko ku temu, żeby prowadzić 2 albo 3-0. Miała stuprocentowe sytuacje, miała kilka kont, które powinna lepiej zakończyć, natomiast nie można odmówić jednej rzeczy Pogoni, że do końca walczyła o ten punkt, do końca próbowała, do końca szukała sposobu na to, żeby przełamać bardzo dobrze grającą obronę Lechii Gdańsk dzisiaj. No i w tej 90. minucie doliczonego, znaczy 92. po dobrze rozegranej akcji, tutaj Bąka widzimy, który zagrywa tą piłkę, świetnie zgrał tą piłkę bodajże Dąbrowski. Tak no i Akahoshi, to co mówiliśmy, no to jest piłkarz, który jeżeli ma sytuację, to on po prostu ją wykorzystuje. To jest jego piąta bramka, a tych sytuacji on wcale nie miał dużo więcej w tym sezonie, więc ta precyzja strzału u niego jest perfekcyjna. On strzela i prawą, i lewą nogą. Myślę, że to Lechia Gdańsk może mieć do siebie żal, że tych sytuacji, jakie miała, nie wykorzystała, a to się często mści. Natomiast brawa dla Pogoni za to, że walczyła do końca.